W kolejnym odcinku naszego cyklu Bez Etykiety, w którym rozmawiamy z osobami z ADHD. Dzisiaj spotykamy się z panem Tomaszem Wirackim i chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak to jest mieć ADHD i być muzykiem. Panie Tomku, zacznijmy od tego, kto wpadł i kiedy na to, że pan może mieć ADHD? Mój kolega. Spotkaliśmy się, znaczy, no taki kolega, robiliśmy razem też jakiś projekt. Aha. Ja grałem, on robił wizualizację. Aha. Dawno temu. No i spotkałem go na Saskiej Kępie. Aha. Na ulicy na Francuskiej. I on mówi, nie widzieliśmy się, nie wiem, 5 lat, on mówi, ty masz ADHD. Ty masz ADHD. Aha. A ja mówię, chyba ty. Nie, w sensie, no co to za diagnoza, no, w ogóle, tak. nie ma, tylko ty. Aha. Masz ADHD. No i tyle. I minął rok i tam gdzieś to się działo w tyle głowy. Mhm. No i po prostu pomyślałem, że a przecież mogę się zbadać, za kłopot. Mhm. No i to już pan doktor wie, jestem 100% ADHD. To wiem. A panie Tomku, bo trochę pana znam, więc tak sobie wyobrażam, że chyba w dzieciństwie to jednak było widoczne u pana to ADHD. A w życiu, w namiocie siedziałem pod kosem. Nie żartuję. No. Tak widoczne było, bardzo widoczne. Bardzo. To jak to się stało, że wtedy nikt nie... No chyba po prostu kwestia braku wiedzy w PRL-u na ten temat. Chyba kto w PRL-u miał ADHD? Po prostu niegrzeczny chłopiec. Nie? Rajstopy. No. Codziennie przychodzisz z przedszkola i wszystkie rajstopy są podarte, a inne dzieci tak ładnie, nie? Aha. Ja mówię, no taki mam styl, mamusia. Czyli od najmłodszych lat miał pan swój własny styl. Super, super. I tak warto na pewno do tego podchodzić. Niech pan powie, jak na przykład mówię, jak pan funkcjonował w szkole podstawowej? Niech pan uchyli trochę rąbka tajemnicy, bo mówię, ja trochę znam pana, ale... No tak, znaczy z tamtej perspektywy to było dla mnie zupełnie normalne, że po prostu mnie nosi, no, że po 2 sekundach mi się wszystko nudzi. No rozrabiałem bardzo, tak, bo też w szkole muzycznej to też robi trochę robotę, bo, znaczy może nie, ale no, dużo grałem na fortepianie od 6 roku życia, ale, a w międzyczasie rozrabiałem, jak się masz. Typu, jak była lekcja, to chodziłem między ławkami, tak, zamiast siedzieć w... I co gorsza, jeszcze też ktoś mi sprzedał w wieku 10 lat pistolet w sklepie, tylko taki startowy, w sensie na naboje, ale bez kuli. No i przyszedłem z tym do szkoły, mówię, ty Grzesiek, zobacz co mam. I na dużej przerwie... Bo dzieci uciekały, to była taka zabawa, bo już wiedzieliśmy, że po prostu ci, no takiej Ilonie rozwaliłem oko, operacja w Szwajcarii, bo Grzesiek jej zabrał chodaka, ja jej wysłałem i trafiłem w oko i potem długo się widzieliśmy na Facebooku, ona mi jakieś dodała i to jeszcze w nocy, kiedy ja opowiadałem tą historię komuś, i potem napisałem jak twoje oko, ona mówi spoko, w ogóle lustko ma więcej zmarszczek, no ale non stop, nie było w sumie dnia, kiedy czegoś nie zmalowałem. W skrócie, no. O rany. No, ale to było dla mnie właściwe i, znaczy oczywiście całe społeczeństwo, rodzice i tak dalej mówi, że to jest złe, a ja mówię, nie macie racji, ja mam ADHD, nie żartuję, ale że, no, ale ja się bawiłem świetnie. Ale dostawałem bęcki za tą nadruchliwość, nadgadatliwość, do tej pory dostaję. Czy w jakiś sposób ADHD negatywnie odcisnęło się na pana życiu? Na 100%. No tylko w sumie o tym nie myślałem. Inaczej bym powiedział, że gdyby to zdiagnozowano w dzieciństwie, to myślę, miałbym dużo bardziej komfortowe życie, no i 4 razy bardziej większą karierę. Tak sądzę. Wie pan, dlaczego tak może dziwnie zadałem pytanie a propos negatywów? Bo wiem, że dużo w pana życiu pozytywów daje ADHD, dlatego to nie spytałem, zaraz do tego przejdziemy. No ale zawsze tak jest w ADHD, że są, zresztą wszystkiego są wady i zalety i tak samo tutaj i coś za coś. I tak jak rzeczywiście myślę, że bez ADHD nie zrobiłby pan kariery po prostu, tak no wiadomo, że też i musiał, no coś to ADHD panu musiało zabrać. Tak. A pyta pan co? Tak. Tak mi teraz przyszedł do głowy, ale tak jest takich towarzyskich historii. Moja była dziewczyna, z którą się kumplujemy i tam wymieniamy się psami, jak ktoś wyjeżdża, to tam wiadomo. No to ona mówi, Jezu, dlaczego ty do mnie piszesz 20 SMS-ów zamiast jednego? A teraz nie powiem, bo mam ADHD, elo. To tak mi przychodzi taki ten, no problem ze skupieniem na pewno, ale akurat jak siedziałem przy muzyce zawsze, to nie był problem, żeby się skupić. Koncerty, no, to trochę co innego, inny flow. No, na 100%, jakbym pomyślał o tym, to na pewno zaraz mnóstwo rzeczy, które... No takie w ogóle rozdygotanie, no. Tak. Też ludzie mnie nie lubią z tego powodu trochę, że zajmuje całą przestrzeń, bla bla bla. A szczególnie jak nie gram dużo koncertów, to wtedy w życiu tak jestem właśnie koncertowy. A gram dużo koncertów, jestem spokojny, siedzę w domu. Właśnie, właśnie, bo to miało być moje kolejne pytanie. Ja często opowiadam, opowiadając ludziom o tym, co to jest ADHD, jakie rzeczy, no niestety negatywy płyną z posiadania ADHD, ale też jakie pozytywy i na przykład to właśnie, że osoby z ADHD to osoby bardzo kreatywne, no i większość muzyków, aktorów, piosenkarzy ma po prostu ADHD i często opowiadam wtedy, jak długo grają koncerty, to oni nie potrzebują do mnie przyjść. Niestety przychodzi pandemia, niestety nie wiem, jakaś tam infekcja, coś się dzieje i wtedy jest źle. Tak, zgadzam się 100%. Jak była pandemia i nie grałem koncertów, to miałem taką żabkę, do której chodziłem blisko, gdzie mieszkałem, była zima i tam zawsze wchodzę, gadam głupoty do pań w sklepie, one się śmieją, zawsze coś ciekawszego niż zwykły klient. No i wchodzę i te panie tak udają taką złość, że nabrudziłem mokrym śniegiem, bo przed nią sprzątały, a ja byłem po roku, nie grałem koncertów i mówię, to ja posprzątam. Nie trzeba. Ja mówię, chętnie, podajcie mopa. Dały mi mopa i ja jadę całą żabkę i ludzie wchodzą i mówią, halt, ja tu sprzątam, proszę wyjść. I robię performance, nie? No bo jestem właśnie taki, żeby ktoś... albo właśnie coś w pandemii, komuś miałem wysłać jakąś muzykę i przysłuchuję swoją płytę koncertową i słyszę oklaski pomiędzy i mówię, Jezu, jak mi tego raczej pieniędzy brakuje, wiadomo, bo nie gram, ale oklaski od 6 roku życia, jak ci klaszczą, to jest to... Ważne, no na maksa, no na przykład Wodecki mówił podobno, że sobie co rano puszcza oklaski, żeby łatwiej mu się było wstać. Nie wiem, czy to żart, czy to naprawdę, ale jestem w stanie uwierzyć, że to prawda. Aha, okej. Jak to jest, proszę, może bez nazwisk, ale czy wśród pana znajomych artystów jest świadomość ADHD i czy na przykład wie pan, że ktoś ma zdiagnozowane ADHD? Po pierwszej wizycie upadać, albo po drugiej, nie pamiętam, wrzuciłem taki post na Facebooka, no wiadomo, post na Facebooka i oszałamiające ilość lajków, miliardy, ale to nie o to chodzi, bo chodzi o to, że byłem zdziwiony, jak sporo osób napisało komentarze typu witaj w klubie, czy coś takiego, że oni też mają zdiagnozowane i totalnie się nie spodziewałem, myślę może, że jedna, dwie, ale powiedzmy ich było, nie wiem, 20. No oczywiście, jakby się zastanowił, to mógłbym powiedzieć, że te osoby mogą mieć ADHD, ale no, nie spodziewałem się, że aż tak dużo. No. I też do mnie osoby pisały w prywatnych wiadomościach, że tam dziecko chcą zdiagnozować. No i jakby tak, i potem jeszcze wrzuciłem pana wywiad z YouTube'a, że pytania odsyłam do tego filmu, a jeszcze jak słuchałem o ADHD, pierwsza część pana wykładu, to ja tak słucham, I mówię, po pół godziny, no, zgadza się wszystko, wszystko się zgadza, totalnie. Mogę być w ten wzorzec Sewer, ADHD, tylko nie nieruchomy, tylko ruszający się. Co pan powie o tym, ja też często właśnie opowiadam o tym, że ta emocjonalność ADHD-owa, ta taka duża wrażliwość na to, co inni mówią o człowieku, to jest właśnie to, co artyści mają. Dosłownie dzisiaj czytałem jakąś wypowiedź Turnaua, który mówi o tym, bo artyści przecież wiadomo, że my bardzo jesteśmy wrażliwi na to, jak inni oceniają. I jak to niesamowicie buduje właśnie obraz artysty. To, że myślę, że zdecydowana większość ma ADHD i to może to trudno powiedzieć, że to dowód, ale tak to ciekawe, jak to się przekłada na kulturę społeczną. Ale ja dopytam, że osoby, jak ktoś jest wrażliwy i się przejmuje zdaniem innych na temat swój lub swojej sztuki, to jest do ADHD? Tak. Serio? Tak. Ja myślałem, że ja tak mam i no i kilku osób, że to jest to się nazywa nadwrażliwość. Znaczy to jest też tak, że ja pracuję nad jakimś piosenką, utworem, cokolwiek. Spędzę na to milion godzin, staram się najbardziej jak potrafię, no i moment uwolnienia tego, ja sobie oczywiście mówię, to jest nieważne, mordo, co ludzie powiedzą, bo to jest dobre, chociaż oczywiście najpierw mam wahania, złapałem Boga za nogi, potem jest takie gówno, a potem się to uspokaja i w sumie wiem, że jest okej, oczywiście Beethoven był lepszy, ale odrobinę, no ale jednak mówię sobie, że nieważne, ale pewnie, że to jest ważne, no. W sensie i jak tam ktoś skrytykuje, to też zaczynam o tym myśleć, że nie, no to jest słabe, ale to by uzależnione. No ale jednak ludzie, po coś to robi, żeby ludzie tego słuchali, część się podoba, część się nie, no jakby... To jest rozumiem. Najlepiej czytać komentarze pod swoimi tymi... Tak. Żyć w bańce, to o, świetnie jest, wybaczcie. Znaczy, no niestety dla ADHD-owca i artysty, a przez to artysty, rzeczywiście najlepiej jest jednak nie czytać komentarzy. No. A pan to, przepraszam, powiedział dla ADHD-owca, czyli artysty? No bo mówię... ale tak, że ludzie z ADHD wybierają zawód artysty? Absolutnie. Serio? A nie ma innych zawodów? Są, to już kilka razy... Jednak księgowa na całym świecie. Już kilka razy w różnych filmach o tym opowiadałem, bo rzeczywiście badamy to realnie, że są trzy grupy zawodów, które są bardzo związane z ADHD. Pierwsza to są absolutnie informatycy. Druga to absolutnie artyści. Znaczy artyści mogą być na pierwszym miejscu? Także nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo nie podsumowaliśmy jeszcze. Dobrze, a na trzecim? Nie ma problemu. A na trzecim miejscu marketing, radio, media. Marketing, media, radio, telewizja, reporterzy. Więc no mówię, ta... Czy nie ma żadnego pasterza? Może jakiś nie, są, ale to nie jest tak, że tylko w tych trzech zawodach najwięcej. W tych jest najwięcej, no i w tych też ewidentnie najlepiej sobie radzą i najlepiej się czują. Dlatego wybierają, żeby, tak, no kumam, no, pasterze będzie, no tak. Rozumiem. Tu poruszył pan drażliwy temat księgowych. On jest drażliwy dlatego, że kilka filmów temu pokazaliśmy odcinek o ADHD w pracy i tam rozmawialiśmy z Magdą Sosną właśnie o zawodach ADHD-owych i rozmawialiśmy o tym, ja dawałem jako przykład, że raczej księgowy to nie jest zawód dla ADHD-owca i zgłosiło się kilku księgowych bardzo złych, że mają ADHD i są księgowymi. No dobra, ale wszystkie cyferki mu uciekają. Nie poruszajmy tego drażliwego tematu. No ja tylko, żeby się wytłumaczyć, mówię, że to na pewno nie jest zawód typowo ADHD-owy, a wręcz raczej typowo nie ADHD-owy. Ale... Różne rzeczy są na świecie. Absolutnie. No, zawsze też mówię, że... Czyli apelujemy księgowi, zostańcie artystami. W swoim zawodzie. Więc mówię, że po prostu chodzi o to, żeby znaleźć swoją działkę i znaleźć swój własny temat i... To, co dla mnie jest fascynujące. Na przykład mówiłem to też właśnie w tamtym filmie, że mam jednego księgowego śledczego, który jest od tego, że jakby wpada w korporacje go wynajmują, on wpada w tam cyfry, w te rachunki, konta i tak dalej i odszukuje, dlaczego jedna złotówka, czy $1 albo gdzie się pieniądze... A też przepraszam, bo czytałem gdzieś chyba, ich to chyba było ADHD, że... a może też to... Nie, może nie Asperger, też dotyczy to, że ci ludzie mają jakby zazwyczaj jeden kierunek, którym się zajmują, czy tam pasjonują, czy coś tam, a cała reszta to tak trochę... No hiperfokus, to jest ten hiperfokus. Nie wychodzi, no. Na przykład moja była dziewczyna, pracuje w Filharmonii i przyjeżdżają jakieś gwiazdy, na przykład z Chopinowskiego, no to taki ktoś nie w życiu taksówki nie zamawiał, w hotelu nie bukował, bo za niego to robili. Ja w sumie też byłem w tym chowany jakby. Pierwsza szkoła muzyczna, druga i akademia, jakby tylko muza, nie? A tutaj się jakoś tam rodzice na początku, a potem dziewczyna, a potem... zwierzęta, ogarniało się samo. No. Ja myślę, że to nie jest myślę, że to nie jest kwestia tego, że człowiek nie był nauczony w dzieciństwie, tylko myślę, że to jest kwestia pewnej niezaradności. Na przykład Einstein, nie mamy dowodów na to, że Einstein miał ADHD, ale no, jego życiorys bardzo mocno przemawia za tym, że pewnie miał. Jest taka anegdota, że miał dwa koty, dużego i małego, i zrobił w drzwiach na dole dwie dziury, dużą i małą, żeby one mogły przechodzić. Więc to jest taka, no jakby trochę głowa w chmurach. Ja bym też tak zrobił i w ogóle się zastanawiam, dlaczego. Czyli pan nawet nie wie, o co chodzi. Dlaczego to jest anegdota, a co w tym śmiesznego? Nie, no w ogóle nie, no jeden jest duży, to ma większy, drugi jest mniejszy. To oczywiste, no. Ciekaw jestem, czy nasi widzowie wiedzą, o co chodzi. No, zostawię to panu, panie Tomku, do przemyślenia. Dobra, prawda jest taka, że w każdą dziurę się go zmieści, tak? O to chodzi. No, ale lepiej jak... To są dwie różne, no po co takie same? No nie, ale tak, rzeczywiście, ja to przyjąłem jako pewien. Więc po prostu ADHD-owcy rzeczywiście są tacy trochę nieporadni życiowo i no i to też właśnie... Jest... Ale też jakby trochę coś za coś, wydaje mi się, że... ale też można to jakoś łączyć, ja się dość długo uczyłem życia, jak się pierze. Żartuję, ale jakby teraz w miarę tam ogarniam, oprócz tam niektórych dziedzin, z których chyba nic się nauczę, nieważne, ale to chyba też trochę naturalne, że jak się ma, koncentruje się na jednej rzeczy, to te poboczne, no Pendereckiemu wszystko żona ogarniała, nie? Tak, to wiemy. Tylko o mój ogród piękny, o moje utwory piękne, a wszystko resztę żona, nie? I zostawić go w lesie, umrze. Wilki go zjedzą. No to jest, ale to jest znowu ADHD. Tak nie mówię, że wszyscy, którzy tak mają, są ADHD-owcami, ale myślę, że duża część. A to jest zupełnie normalne i właściwe dla mnie. Ja w ogóle nie zastanawiam się. Nie miałem nigdy inaczej, więc dla mnie to jest właściwe. Tak, no to jest typowe. Jak moja ręka. Nie? Typowy sposób zachowania i funkcjonowania ADHD-owców, że tam, gdzie co ich pochłania, no to po prostu... Ale to też jest fajne, bo dla świata można w tej swojej dziedzinie, jak się tak temu poświęci i skoncentruje, dać fajne rzeczy, no, nie? Einstein, no dałem przykład Einsteina. Einstein, Wiracki, no Beethoven, właśnie. Może nie ta kolejność. Czyli Wiracki pierwszy, no. Nie, ostatni. Niech będzie ostatni z tych, ale tylko z tych trzech. Oczywiście, przed Mozartem, Chopinem, dobra, to jest głupota. A panie Tomku, a niech pan powie, bo często pytam moich gości o to, czy uważa pan, że warto diagnozować, jeśli podejrzewamy, że mamy ADHD? W życiu. Dziękuję bardzo. Dobra, dłuższa wersja? Cięcie, dłuższa wersja, absolutnie tak, absolutnie tak, no. To nie boli. I w sumie fajnie wiedzieć, i więcej się wie o sobie, mi się wydaje, a szczególnie jak się trochę czuję, że jakby, no, powiedzmy tak jak ja mam 65 lat, 47 i niby dorosły gość, a tak jak się na siebie spojrzy, czasami z boku, rzadko, bo po co, to że tak trochę nie ogarnia może niektórych rzeczy, a inni tak ogarniają, a mają domy, a mają 70 basenów, 600 samolotów, a ja mam taki plastikowy mały, nie? W sensie na przykład, no, jeżeli tak, no warto zrobić, najwyżej wyjdzie, że nie. To wtedy trzeba słuchać schizofrenii albo innych chorób. A to jest choroba oczywiście. Tak. Panie Tomku, a czy to znaczy, przepraszam, że znowu staram się o trudne rzeczy może spytać, bo czy to znaczy, że nigdy nie było w Pana życiu żadnych trudnych rzeczy, które zazwyczaj, powiem o co mi chodzi, zazwyczaj osoby z ADHD mówią, rozpoznanie dało mi to, że znacznie lepiej siebie rozumiem i teraz już wiem, dlaczego tej dziewczynce w podstawówce rzuciłem tam czym? Takim chodakiem, tylko że to nie było intencjonalne, ja chciałem na projekt wysłać, nie chciałem. Ale to ja wiem, że nie, no przecież oczywiście, że nie. Ale zaraz coś Panu powiem. Więc krótko mówiąc, że zazwyczaj ADHD-owiec idzie przez życie zbierając trochę takich doświadczeń, że tu kogoś niechcący popchnął, tutaj sam wpadł na fotynę. Ktoś mi przestań gadać, nie lubię cię, za dużo chrapisz, śpiewasz przez sen, no. Fajny jesteś gościem, śpiewasz przez sen i nie budzisz, więc niestety nie możemy być razem, serce mnie złama. Ale na przykład jak byłem u pana doktora i słucham tego wykładu na YouTubie, to przyjechałem dzień później, jadę autobusem, krótki jakiś dystans, oczywiście oddzielony od świata, bo okulary i mam słuchawki z wycięciem szumów. Więc mówię, Jezu, ale super to jest, powinno mieć to zawsze. Ale słyszę, dzieciaki obok tam krzyczą, nie ma problemu, ale jakaś kobieta na końcu autobusu się śmieje tak, że mnie zaraz szlak trafi. Mimo tego ja mówię, że pan doktor powiedział, typu ADHD. Ja tak całe życie, po prostu jakieś dźwięki, nie wiadomo czemu, były w stanie mnie doprowadzić do szału na przykład. No musiałem uciekać. Oczywiście problem z tłumem też. No. Myślałem, że mam taką dużą osobowość, że potrzebuję tyle przestrzeni. A to ADHD. No właśnie, więc zazwyczaj dlatego też ludzie mówią, że warto wiedzieć, bo po prostu lepiej siebie rozumiem, a że trochę tego było, takich negatywów, więc... Plus jeszcze to, że przestałem się przejmować właśnie, no bo czasami dla zwykłych ludzi to może być też nie do zniesienia, ja rozumiem, taka nadaktywność, jakby, że im po prostu na przykład... nie odbieram koncentracji, no w sensie wpływam jakoś tak, że nie wiem, coś mieli zrobić, a po prostu nie zrobili, bo ja tam zagadałem, coś się pomylili przez to i dlatego mnie nie lubią na przykład, tam wysyłam taki sygnał, ale teraz po prostu jak to wiem, no to dobrze wiedzieć, warto rozmawiać, Jan Pospieszalski. No właśnie, no okej, dobra, czyli rozumiem, że też uważa pan, że warto, ja też. Tak, zeszło ze mnie takie trochę napięcie, że przestałem się trochę przejmować, oj tam, że śpiewam przez sen, komponuję człowieniu. No, widzę, że ma pan bardzo pozytywne podejście do życia i bardzo bym chciał, żeby jak najwięcej osób takie miało z ADHD. Miałem trudne dzieciństwo, więc musiałem sobie zbudować duże poczucie humoru. To trochę był świadomy, wielodziesięcioletni proces, żeby patrzeć na jasną stronę ulicy. Super. Bo to też jest wygodniejsze, wygodniej się żyje, nie? Bo można też, ojej, 20 lat temu tam ktoś mnie kopnął, nie? Znaczy, tylko, że to można, tylko że to też nie pomaga w życiu wcale. A ja lubię mieć wygodnie, po prostu. Polecam. Nie żyjemy w klasztorze. Jak zaczynałem kiedyś leczyć ADHD i moich pacjentów, artystów z ADHD, to miałem jedną wątpliwość, wie pan, czy wiedziałem, że te leki, jeśli chodzi o jakieś negatywne konsekwencje zdrowotne, no to raczej nie niosą takich. Natomiast zastanawiałem się, skoro największą zaletą, jak to niektórzy mówią, supermocą ADHD jest kreatywność, to czy nie będzie im się zmniejszać kreatywność na leku? I zaraz od razu powiem, że w związku z tym przez pewien czas pytałem moich pacjentów artystów, czy widzą jakieś negatywy przy tworzeniu. I kiedyś... tak ogólnie powiem, pewien artysta powiedział mi, ja go pytam, proszę mi powiedzieć, czy widzi pan, że inaczej pan tworzy, kiedy pan przyjmuje lek? I on odpowiada tak, a ja, o Jezus, ale w którą stronę? A on mówi, bo wie pan doktorze, wcześniej to ja zaczynałem jedną rzeźbę, szedłem drugą zaczynałem, trzecią zaczynałem, czwartą i miałem całe studio w rzeźbach. A teraz ja siadam i od początku do końca tworzę. Więc od razu... Ale to tak naprawdę no, każdy ma inny system. Ja w sumie na przykład ja raz robię, lubię mieć kilka rzeczy zaczętych, a czasami nie lubię. Co zależy. A jak na przykład na mnie to wpływa... No właśnie, czy z dotychczasowych mówię, nie rozmawiajmy tu szczegółowo o tym, jak wygląda Pana leczenie, ale czy z dotychczasowych Pana doświadczeń, jakie by one by nie były, czy widzi Pan jakiekolwiek działanie leku na twórczość? Chciałem żartobliwie, ale powiem na poważnie. Tak. Na razie zauważam jakby większą koncentrację i jakby mówię o robieniu muzyki, nie o koncertach, bo koncerty to jest w ogóle inna bajka, ale no, a robienie muzyki, tworzenie czy tam komponowanie, to trochę matematyczne działania są. I myślę, że te leki pomagają i dłużej, jakby mniej przerw robię. Jeszcze coś miałem powiedzieć, ale jakby nie czuję jakby wzrostu kreatywności albo spadku, bo ja w sumie od zawsze byłem nadkreatywny. Miałem za dużo pomysłów, a nie za mało. Wytłumaczmy może, bo może nasi oglądający nie wiedzą, o co chodzi, bo tak o tych koncertach kilka razy wspomnieliśmy. Takie doświadczenie, granie na przykład koncertu przed publicznością daje tyle dopaminy, że właściwie wtedy, no, nie właściwie, tylko po prostu wtedy nie trzeba brać leku, bo ta dopamina przychodzi z tak, to też właśnie kiedyś podałem taką czyli metaforę, ale jakby chcesz zrozumieć artystę, wyobraź sobie, że jesteś Kurtem Cobainem, wychodzisz na stadion, tam jest miliard osób, które cię kocha, grasz pierwszy akord na gitarze i dostajesz taką falę miłości i to tak przepływa przez ten cały koncert i w ogóle wracasz do hotelu i co, idziesz spać, to wali tak na banie, że dlatego narko, alko i wczesne śmierci, bo ja bym nie uniósł tego w wieku 27 lat. Ja teraz mam 47 i ledwo to unoszę. Oczywiście nie grałem takich koncertów dla stadionowych, ale na Heinekenie grałem, no ale to raz. Ale no to jest grubo. To jest grube. Jak znajomy, nie powiem kto, w wywiadzie czytam, że nie, bo ja to po koncercie to teraz idę do hotelu, idę spać, a 2 dni temu spotykałem go w planie, a mordo, ty, i do rana, nie? Ale to poczytałem taka projekcja typu, że chciałby i może 2 dni wytrzymam, nie? Ale nie, to trzeba coś z tymi emocjami zrobić i nie ma szans. Tak. Także stąd tutaj rozmawiamy o tym, że wtedy, kiedy jest koncert, to... Dopamina, wylewy dopaminy są. Nie ma... uszami. W ogóle nie ma sensu żadnego leczenia i w ogóle nie ma mowy o tym. Dobra. Bardzo dziękuję, Panie Tomku. Bardzo miło się z Panem rozmawia. Polecam się na cykl odcinków. I dziękuję wszystkim oglądającym. Zapraszam na kolejne odcinki z cyklu Bez Etykiety. Ze mną. Wszystkie ze mną.